Nie, ja. Hop. Jest Polish Fighter, jest git. I tu nie będzie się dało oglądać, prawda? A nie da się. I to trzeba na stronę z wydarzeniem. Jak się w to wchodziło? Tu? Ej, jest git. Tomasz Jaskółka kontra Michał Sarin. I Tomasz Jaskółka ma wygrane. Co się dzieje? Już nie. No cóż. Ale było dobrze. No i przechodzimy do partii Dudy. Wyłączamy to, wyłączamy to. Ocenę zostawiamy. I przechodzimy po tej stronie. Tu wszystko jest widoczne, więc git. Ok, co się dzieje w pozycji? Jest otwarta linia po stronie białych, więc potencjalne tutaj zdwojenie nastąpi. Bo to jest tak blade. Może być mniej blade. Ok, ale po zdwojeniu prawdopodobnie jakiś skoczek e5 być może, bo skoczek w centrum będzie silną figurą. No i być może albo się zdwoimy po linii C, ale nie wiem zbytnio po co, albo wrócimy wieżą na linię A i skontratakujemy po linii D. No potencjalnie możemy od razu zagrać wieża D8 z planem wieża A8 i wtedy odsunąć skoczka. No i wtedy też musimy się liczyć z wymianą hetman za dwie wieże. To może być potencjalnie lepsze dla białego, więc raczej nie chcemy do końca w to iść. Skoczek się odsunął na B6. Goniec wyprowadzony. E5. Oj, te białe pola nie wyglądają dobrze. No E5 mi się bardzo nie podoba. Hetman się odsunął. Wieża A8. Albo wieża A7. Może wieża A7, jakiś hetman E7 i wieża D7, żeby skontratakować po tej linii, bo to jest współpraca ze skoczkiem. Jak zapewne widzicie. Możecie dać mi znać, czy mnie słychać, bo jestem w moim domu rodzinnym. Ale tutaj nie do czas, poniżej 40 sekund. 40 sekund przewagi po stronie FM-a z Czech. Wieża A7 albo wieża A8. A5. Te decyzje mi się strasznie nie podobają. Totalne dziury po białych polach. Potencjalnie może jak wyprowadzimy gdzieś wieżę, to ten król będzie mógł się schować na H7. Ale to odległe plany. Wieża A7, ok. No i tu potencjalnie będziemy mogli gdzieś przestawić skoczka, ale każde przestawienie skoczka to jest puszczenie białych pól, bo on tutaj ogranicza. Wieża E8 może, żeby ustawić ją również na siódmej linii. Okej, może to E5 było zagrane, żeby ten goniec się nie dostał na D4. 15 sekund na zegarze od Dudy i plus 2 na silniczku. Wieża E8 to jakieś wieża C6 też trzeba się martwić. Wieża C6, skoczek C8, tu już jakieś szachy będą. Wieża D6, okej, skoczek ucieka i jest kontra na wieży automatyczna. Pewnie jakiś szach nastąpi. Trzeba uciekać królem, może na G6, może na G6 i się schowamy na H6. Zasłonimy się pionami. Jak widać, silnik mocno spadł. G6. Okej, na królew 8. G6 z jakiegoś powodu było gorsze. Ale nie będę wnikał z jakiego w tym momencie. Dobra, tu powoli się ustabilizujemy chyba. No ale męczą te białe pola. Potencjalnie fajnie by było chyba wymienić hetmany, bo zdecydowanie dominuje ten hetman od białych, ale z drugiej strony też dominacja wieży na lince. Automatyczna wieża D8. Jakiś hetman. Okej, okay, hetman na A8, żeby bronić piona i zdwoimy wieżę po linii D. Też dobry pomysł. Może jakieś wieża D2. Może w końcu złapiemy jakąś kontrę, a przeciwnik coraz mniej czasu na zegarku. Dobry ruch, bo tu po biciu zawsze wieża bije H5 i będą problemy. Jednak mamy kontrę. Grozimy matem albo wybiciem gońca. To jednak słaby ruch był. Okej, okay, bicie gońca, bicie gońca. Mamy figurę. I zablokowaliśmy linię F, bardzo ważną linię. Trzeba uważać na jakieś wieża C8 zawsze, ale skoczek tu broni wszystko odpowiednio. Ale jednak i tak odsunęliśmy króla, żeby pocisnąć na H7. Mamy wymianę hetman do akcji, skoczek wszystko broni. Atak na wieżę, atak na piona. No to już Duda raczej wygra, ale sekunda na zegarze. Szach i bicie na E6.
Bicie na E6, wieża D7, żeby to wszystko skonsolidować. Jakiś hetman E2 może? O, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Zabrał przeciwnikowi pole H2 dla króla i groźba jest po prostu wieża D1, szach. Szach i to mat. Jeśli hetman się odsunie, a jak nie, no to oddanie hetmana. Jak z tego Janek wyszedł? Niesamowite. To już były ogromne kłopoty. Nie miał zbytnio jak się poruszać. Miał 10 sekund na zegarze i z tego wszystkiego wybrnął. Warianty, co to było najlepsze? F4. F4 w życiu bym nie znalazł. No dobra, F4 z planem bicie i wjazd na linię F. Okej, ma to jakiś sens, ale ciężkie do znalezienia. H3, H4 logiczne, żeby mieć furtkę dla króla. A to gorsze. A to co ja proponowałem, wieża C6? No też dobre. Też dobre, też skoczek C8 pokazuje hetman C4. To jest coś, co ja proponowałem jako kontynuację dla białych. No i tu król F8 jest najlepsze. No i wciąż spora przewaga. Spora przewaga białych. No, uciekł spod kosy. Sprawdźmy, czy jeszcze Tomek gra. Jeszcze gra i jest remis. Remis z Nihalem. No ale tu jeszcze się pobawią pewnie milion ruchów. Ona nie do czasie, Tomek. Szach, szach. Okej, teraz można chodzić królem, bo król jest odcięty, więc białe nic nie zrobią. Byle wieży nie podwalić w żaden sposób i na drugą stronę do końca. Nihal nie może się pogodzić z remisem z potężnym centymetrem polskim. No niepotrzebny ten szach, ale dobra. Szach i podstawka wieży, ajaj. No i tutaj na E4 można było kłopoty, bo no podkładka tutaj nie działa mi najlepiej, bo się przesuwa razem z myszką. I mamy remis. Dwa świetne wyniki po pierwszych rundach. Remis Tomka Jaskółki z arcymistrzem topowym. No i wygrana Jana Krzysztofa Dudy. Mamy jeszcze dwie partie, pojedynek Niemców, można popatrzeć. No ale tutaj pion dochodzący i ten król prawdopodobnie gdzieś się schowa w którymś momencie. No chyba musi gdzieś tam przejść na G8 i wtedy G7, coś w tym stylu. Oj, remis. Nie wiem dlaczego. Oj, złapany został. No i wygrana. Wygrana tego słabszego. Samuela. Oj, kolejny mocny zawodnik traci punkty. Więc dobry start dla Dudy. Siema Suiz. Komentujemy sobie partię Jana Krzysztofa Dudy. W pierwszej partii miał totalnie przegraną. Znaczy totalnie, no ciężką. O, i gra z lewym Rozmanem. Gra z Gotham Chessem. I zaczął od B3. Opluł streamera amerykańskiego. Skoczek F6. No Lewi dość szybki zawodnik i dość mocny. Trzeba uważać. Odwrócone fianchetto. Kontrowane po drugiej stronie. Double fianchetto po stronie Dudy. I on zasuwa, żeby rozbić to wszystko. Mamy przesunięcie. Potencjalnie jakieś A3 zagramy, żeby tu wszystko ustabilizować. No i ten pion w jakiś sposób podwisa od początku partii. Jest presja na B4, więc chyba A3. Nie wiem czemu nie. Nie wiem skąd ten namysł, chyba że myśli o B5. Okej, B5 też można jak widać. Chociaż tu bym się obawiał, że skoczek jak się odsunie i gdzieś tam sobie przejdzie, to zawsze jakieś C6 będzie podważana ta struktura. Może jakieś C6, goniec D7. No po biciu skoczek z powrotem zostanie wyprowadzony. I dość zdrowa pozycja, myślę, i dla czarnych, i dla białych będzie. A, te warianty miałem wyłączyć. Siema Barbara i Jasiu. Nie gram teraz, bo komentuję partię Dudy. Potencjalnie w przerwie na tej tledzie będę mógł zagrać. No wiem, że wieczorem nie komentuję, no to macie gorszą wersję Dawida Czerwa po prostu. Taką mniej utytułowaną i mniej dobrą.
tak zwany twój amator. Znaczy, C3, no i dopchanie piona. Ja nie lubię, jak siedzi mi tutaj taki clean, więc ja wolę zagrać sobie zawsze jakieś A3, ale potencjalnie no, ten pionek będzie podwisał. Zawsze można wrócić skoczkiem, albo jakieś hetman B3 i przypresować tego pionka z A3. Potencjalnie jakieś E4 trzeba się obawiać chyba. Bo E4 ta przekątna się otworzy. Potencjalnie z gońcem na F5 to mogą być problemy z wieżą. Bo po jakimś E4 bicie, no to już wieża leci. Na E4 na rozwalenie struktury myślę, że spoko. A tu chciałem grać skoczek D2, żeby skontrolować to pole E4. W czym goniec G4 wydaje mi się, że mi pomaga. Szczególnie, że po skoczek D2 też goniec się otwiera i presujemy na B7. Więc ja bym w to szedł. Dziwne decyzje Gotama, Imo. Wieża B1 i tu już przewaga pozycyjna, no bo ten pion jest trupem po prostu. Przyszedł jako clean, ale jest mało robotny. Tu już jakieś plus 3 jest. Dlaczego, to wam nie powiem tak łatwo. Bicie, odbicie i hetman B3. Od razu presja na piona i też potrójna presja na punkt D5. No ale Lewi musiał jakoś szarpać, bo jak nie uderzyłby w centrum, no to straciłby po prostu tego piona z A3 i przegrał w końcówce. Więc zaryzykował, ale się nie opłaciło. I ciężko stwierdzić, jak bronić tego piona, no bo jak przesuniemy, to potencjalnie ten skoczek pójdzie gdzieś do przodu. Zawsze tam... Można to bić? To chyba nie, bo wieża A7. I nie mamy jak uciec. Okej, no to chyba skoczek E4. No właśnie, i potencjalnie goniec G5. Będzie tu spora presja. Niewystarczająca, bo jest to podwójnie bronione, rzecz jasna. No ale też wisi ten pion z A3. To kolejna dziwna decyzja. A okej, bo tu mamy hetman E7. No i goniec D2 i goniec B4. Słuszna koncepcja. Bo jak się przed tym bronić, nie mam pojęcia. Ale dlatego ja nie mam IMA. Tu też mamy fajnie ustawionego hetmana, który blokuje potencjalny ruch F5. No bo fajnie by było, jakby przeciwnik zaatakował tutaj jakieś F5, E4 potencjalnie w przyszłości. A tu hetman D7, kolejny ruch, którego nie do końca rozumiem. A dobra, bo tu pion wisiał. Okej, okay, no ale blokował skoczkę, dlatego nie do końca rozumiałem. No ale ten pion nic nie daje tutaj, ten hetman. Wrócimy sobie gońcem, zagramy sobie gońc B4. Potencjalnie ruszymy pionem też na B6. O, wieża C7, nawet sprytniejsze. Bo jakbyśmy odsunęli gońca i zagrali B6, to zawsze ta wieża mogłaby uciec. A w ten sposób po B6 praktycznie ta wieża jest złapana. Nie ma tutaj żadnego ruchu. Więc jakość jest poświęcona, ale nie ma rekompensaty żadnej. For fun mógłby to zbić nawet. Bo potencjalnie ten skoczek zmierza na pole G4. A to jest wygrana pozycja. Według mnie. No a jak blokować ten manewr? Potencjalnie możemy zagrać na przykład hetman D5, hetman G2. Tak mocno pasywnie, ale jednak decyzja została podjęta o poświęceniu jakości. No i pion zasuwa, skubniemy pionka z A3. Pole przemiany jest czarnopolowe, więc potencjalnie ten goniec jakoś może się tam dostać w jakiejś przyszłości. No i odsuniemy hetmana, zasuwamy drugim pionkiem. Dwa pionki złączone, wieża nie będzie miała nic do gadania. Fajnie policzone. Rzecz jasna, bicie, odbicie, tracimy wieżę z szachem, król się odsuwa, ale nie ma jak bronić się przed ruchem A8. Ale takie riski podejście. Tu grozimy goniec H6. A jest nasz ruch, no to możemy zagrać goniec H6 generalnie. Jakbyśmy chcieli. Bo wtedy jest odciągnięcie i bicie na F8. Ale nie ma co sobie kłopotów robić, więc... No tu grozi jakieś hetman C2. Może być irytujące kiedyś. Hetman C2 i wtedy... Albo nie? Bo hetman C2 bijemy wieżę. Ma sens. Okej. Jak to kontynuować? Wieża C1. Wieża C7. No, wieża C7. No... Bardziej w stylu Janek nie mógł tego robić, tej realizacji przewagi. On chce dostać emocje po prostu tutaj. Bicie gońca. No i pchamy pionka. Pchamy drugiego pionka.
No tu już wiesz, że nie można było oddać. Można było oddać gońca być może. For fun i wtedy zagrać A6, A7. I to też by było wygrane chyba. No i wieża B6. Wieża B6, szach, król się odsuwa. Okej, szach i... A, szachmat w ogóle. XD. To jest mat. To jest mat. No a tutaj sprytny ruch H3, zawsze pułapki do końca, bo po biciu mamy szacha mata na H1. Sprytna pułapka, no ale też Janek miał bardzo dużo czasu, więc wszystko policzył, no i zagrał król H2. Groźba mata. No i jakby nie było tych szachów, to zawsze potencjalnie mieliśmy hetman B7. Gdyż po szachu król wybijał i nie było kolejnych jakichś trudnych szachów, no bo po tym zawsze mieliśmy cofkę potencjalnie. No i już wtedy byśmy szachowali. No ale w mega stylu ta partia została rozegrana przez Dudę. Mamy jakiegoś Polaka w akcji jeszcze. Dawid Janaszek, oj, ma totalnie przegraną pozycję. Może nie patrzmy na tą dominację Grigorowa, który już wygrał. Polak, 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 Polak. Krystian Kuźmicz. Oj, gdzieś się zgubił. Chyba to był Krystian. Chyba, że już skończył partię. No nie widzę go już. Albo jestem ślepy. Ciągle przeskakują mi te partie, nic nie widzę. Jakiś Polak? Polak? O, Krystian zremisował. Też wieża na wieżę. Ktoś. O, Dariusz Dziewoński. O matko, różne Polaki. Król F8, no i teraz jest remis. Król G7. Bo tu jeszcze jakieś matematyczne szanse chyba były. Bo goniec musiał bronić i tego punktu, i A5. No ale teraz już na pewno nie ma, jak już król się tam ustawił. Bo pole przemiany pionka z bandowego z linii A było koloru naszego gońca. Więc to było spoko. No ale tak to nic tu nie ma. Nie będziemy patrzeć na różne Polaki. Szanujmy się jakby. Wieża na wieżę. Goniec na gońca. Różno Polakach. Jest praktycznie ta sama sytuacja, co w tamtej pozycji. XD. Tu już zremisowali. Matowanie dwoma gońcami zostało zrealizowane. No jest goniec. To albo różno Polaki, albo wieża na wieżę. Nie wiem, co gorsze oglądać. Dobra, idźmy na wieżę. Coś czułeś, że warto mnie zaobserwować. Bardzo miło mi z tego. Z tego powodu. Dlaczego gorszą? No, Dawid jest bardziej doświadczony, jeśli chodzi o komentowanie i bardziej rozumie pozycję. Jest po prostu lepszym zawodnikiem, dlatego gorszą. No bo jakby szacun za to, co robi. Czy widziałem, jak Szparowi poszło w popołudniowym Title Tuesdayu? No, widziałem, jak mu dobrze szło i wbiłem na streama na ostatnią partię, gdzie grał z Hikaru i miał totalnie wygraną pozycję. Co właśnie komentował Dawid Czerw i niestety wszystko się rozsypało. Jeszcze internet mi po drodze wywaliło i jak powrócił mi internet, to no już przegrał niestety. Ale no źle to pograł potem. Jakby to oddanie Hetmana za wieżę i skoczka to fatalny pomysł jak dla mnie i przejście do wieżówki. Jakby dziwne, że tak zagrał, no ale... No szkoda, ale gratulacje dla niego, no bo rywalizuje jak równy z równym z najlepszymi arcymistrzami. No i Hikaru miał na widelcu, ale no przeoczył. Wieża bije A3 bodajże. Wieża bije A3 to był bardzo fajny ruch, no ale w ferworze walki goniec bije A3 też wyglądało ładnie. Fakt faktem. No i później ta wymiana hetman za wieżę i skoczka. Dziwna, dziwna i kiepska decyzja. Według mnie, szczególnie, że miał czas, więc to nie było tak, że od ręki musiał to zagrać, ale no tak wiesz. No i wieżowiec to spanikował. No po prostu grał z lepszym, więc psychika też siedzi. No z tego powodu Hikaru wygrywa w przegranych pozycjach, bo po prostu jest słusznie uznawany za mega dobrego zawodnika i tak jest. Tak samo tutaj w pierwszej partii Duda z FM-em, no to miał totalnie gorszą pozycję, ale FM się pogubił, bo jednak ci arcymistrzowie najlepsi potrafią skomplikować
Pozycje. Tutaj już gra. Dobrze, dobrze, już idę. Rozgadałem wyjątkowo. Ogólnie jestem w niesamowicie wybitnym humorze. To ironia jak coś, bo oglądałem mecz Barcelony, a jestem ich fanem i ała, bolesne. Cały mecz został ustawiony przez czerwoną kartkę w 30 minucie. Okej, okay, tutaj gra czarnymi. A sprawdźmy, co poszło. Obrona sycylijska. No i teraz z pewnością lepszą wiedzę debiutową ma Dawid Czerw niż ja. No i zaś wychodzenie z przegranej pozycji. No tu jakiś... Patrz, jak E6 i nawet Roszodą nie uciekniemy, bo nam pion podwisa. Skoczek E6, goniec B7, hetman D7 i długa roszada. Coś takiego. Jakiś plan bym kminił. Goniec F5. I tu próba chyba zachęcenia rywala właśnie do ruchu G4, żeby rozpruł trochę swojego króla i móc dać jakieś szachy, nawet może nie od razu. Bo od razu to jakiś goniec E3 być może. Okej, okay, 0-0. Pion nie wisi? Bo bicie, a nie, jest na koniec skoczek F6 szach, okej. Okay. To prawda. Tylko... Długa roszada? Nie, bo myślałem, że bicie i po skoczek F6 po prostu wybijemy skoczka, ale nie można, bo wieża broni. Więc długa roszada, żeby schować króla, okej, okay, nie. My tu chcieliśmy chować króla, my otwieramy sobie linię. Troszkę przypał. Kiedy zamiast dudy będę grał? No nie szybko, bo nie mam tytułu niestety. Skoczek D6, no i ten skoczek został wpuszczony. Król D7. Nawet nie wiem, gdzie lepiej go usunąć. No chyba król D7, król C7, żeby to tak na raty go tam przetransportować, bo chwilowo nasz skoczek nie ma ruchów. To jest dość problematyczne i nasz hetman... Też trzeba na niego uważać, bo ma bardzo niewiele miejsca. No hetman D4 nie będzie miał ruchów, więc tędy trzeba go cofać, ale tu nawet nie ma jak wrócić, bo skoczek tu wszystko ogranicza. Ciężka pozycja się wylosowała, ale tu... No nie no, myślałem o jakimś szachu, żeby się uwolnić, skoczek E6, ale wtedy pion podwisa z F7, a po drugie potencjalnie po czymś takim zawsze grozi jakieś C4 i ten goniec będzie złapany. Więc na razie... Król C7, wieża D8. I stoimy w miejscu i czekamy na pomysły rywala, ale poniżej minuty ma Duda. No nie mam tytułu na razie i no nie grałem szachów klasycznych od 4 lat. I tu jest presja na punkt F7 swoją drogą. Teraz patrzę. I jak ją bronić? Nie wiem. Ale w tym roku myślę, że spróbuję zagrać jakiś turniej klasyczny w wakacje, ale nie wiem, na ile starczy mi chęci. Bo nie lubię, jak się oponenci na mnie przygotowują, a... No i ten pion będzie straszny. I też lubię grać pod presją czasu. Więc może... Czemu losowa jest równowaga? No właśnie, bo komputer zaczął myśleć i zdecydował inaczej ostatecznie. Skoczek E6 wciąż nie można grać z powodu C4 chyba. A, no najpierw hetman leci, to prawda, ale... Ale wieża B1 i C4? No to też C4 jest groźbą. No ale teraz już C4 jest bicie i na koniec jest bicie skoczka. Więc sprytnie to Duda gra, więc zdwojenie wież. I... A czy tu figura nie wisi? Czy ja nie rozumiem? Co jest po C4? Po C4 jest tak zwany problem. Bicie od bicia. I co? A skoczek... Nie. Bez sensu. Może skoczek D8? Skoczek D8 było ciekawym ruchem. Jeszcze teraz pokażę, bo skoczek D8 i po biciu bijemy z szachem, odbicie i uciekamy gońcem na G8. I ten skoczek nie ma jak wyjść stamtąd. Tak mi się wydaje na oko. Tak mówię, co mi przychodzi do głowy. No ale tu przewaga figury.
aż po stronie przeciwnika. Dominacja totalna. Toczek F6. Wieża odbija. Skoczek D6. 2 sekundy na zegarze Janka. No ale schodzi z czasem. 20 sekund na zegarku, a te piony może jakimś cudem ruszą, nie wiem jakim. No i tutaj kontruje na pionku. W sumie jak go bronić? Skoczek F7 brzmi głupio. Okej, okay, bicie. Pion wisi, a jak ten pion poleci, to już skoczek może lecieć. Okej, okay, plus jeden tylko. Wieża F5. Blokada tego i... A nie, nie królem, nie królem, wieżą. Na czas przegrał. Pewnie chciał zbić królem i zauważył, że po biciu królem są widełki. Wieżą bijemy. Jakimś cudem tu utrzymujemy remis. Wśród tych wszystkich pionów. Na czas. Czy jest inna forma wsparcia cię, pomijając miesięczną subskrypcję? Nie wiem. W sensie, kiedyś miałem ustawione donaty, ale w sumie nie wiem, czy to jest na Twitchu. Chyba na Twitchu mam ustawione donaty, ale nawet chyba nie przychodzą mi powiadomienia z tego, bo tak rzadko streamowałem, bo raczej się bawię bardziej w YouTube'a. No więc wprowadziłem tą miesięczną subskrypcję na YouTubie od niedawna, bo generalnie od 1000 subów cokolwiek można zarabiać na YouTubie, więc na razie to w sumie od 2 lat z pasji to robię bardziej. No a tak to raczej chyba nie ma formy wsparcia. W sensie mi bardzo miło jak wchodzicie po prostu na streamy, bo głównie nie lubię... Orteza jeszcze gra. Głównie nie lubię streamować... Oj, już nie gra. Głównie nie lubiłem streamować, bo... No, osób nie było, więc rzadko streamowałem. I też różnie z czasem było. No więc ja się cieszę, jak po prostu przychodzicie. O, to jest bardzo, bardzo fajna sytuacja, bo jest hetman kontra pionek, ale ten pionek stoi na linii C, przez co jest remis. Bo właśnie jest ten trik z patem, że jak hetman bije, to jest pat. Byle nie odchodzić królem przed piona, bo wtedy król podchodzi i to już jest wygrana. Pozycja po król E6. Król E6 jest wygrana pozycja. Po podróbce hetmana dajemy mata, a po podróbce skoczka z szachem jest król D6 i ten skoczek nie ma jak wyjść stąd tak czy siak. I jest mat. Okej. Coś jeszcze jest grane? Nie jest. A czemu cię denerwuje czat na tej platformie? W sensie jakby rozumiem, że się denerwuje u większych streamerów, bo tam też mnie denerwuje, bo tam w zasadzie wiadomości nie da się normalnie przeczytać, tylko same emotki. No a tak to, no, czat na Twitchu mam taki sam, bo tam też raczej nie emotkują ludzie jak wchodzą u takich mniejszych streamerów. Rzecz w tym, że dalej nie masz zbyt wielu oglądających. Dlatego miałeś w planach jakoś zachęcić, żebym nie przestał. No jeśli chodzi o streamowanie, to mam takie losowe zrywy. Czekaj, bo już Duda zaczął... A, bo przegrał. Jest pewnie gdzieś nisko, jeśli nie zrejczkwitował swoją drogą. Czego znajdę tak po prostu? Czy... Dawid Janaszek? Dobra. Muszę go znaleźć. Duda. Okej. Okay. No jeśli chodzi o streamowanie, to mam takie zrywy, aczkolwiek teraz może być to bardziej regularne, bo stwierdziłem, że w sumie jak będę się przygotowywał do odcinków, jak skoro i tak to robię, no to mogę odpalać streama wówczas i albo pograć z widzami, albo bardziej potłumaczyć dane pozycje, które omawiam do odcinka i tak dalej. No bo nie lubię nie mieć co robić na streamie po prostu. Że siedzieć i klepać bulety na przykład, to raczej nie lubię. Mamy kontrolę nad punktem D5, co jest bardzo istotne w obronie sycylijskiej po obu stronach. No jakieś wieża D1 i próba wskoczenia na to pole, bo czarne zazwyczaj chcą dojść do ruchu D5, no a tu ewidentnie nie mogą.
A to A4 prawdopodobnie, żeby tutaj przeciwnik się nie rozepchał i potencjalnie może wieżą kiedyś tu ruszyć, ale to raczej dziwny pomysł. No i głównie zależy mi na filmikach na YouTubie, więc tam łapki w górę, zachęcam serdecznie, szczególnie, że filmik poniedziałkowy to jakaś tragedia poszła, bo jakieś 50 wyświetleń w półtora dnia zrobiło, co dawno nie było takiego wyniku i jest szansa, że to przez to, że też streamowałem i się miesza na kanale ze streamami, ale nie wiem jak to wygląda, albo nie promuję, albo gorsza miniaturka, bo ktoś inny robił, że tak powiem. I nie pasujące trochę do kanału, nie wiem, a szkoda, bo to odcinek typu, że bardziej musiałem się przyłożyć, przygotować i tak dalej. Jaki mam ranking w klasykach? W klasykach mam 1850, ale to dlatego, że nie gram od 4 lat. Bardziej wiarygodne według mnie są moje rankingi z Blitza i Rapida, bo jakby miałem tam rok przerwy, ale później wróciłem i praktycznie miałem ciągle wzrost na każdym turnieju, co byłem. I teraz mam tam około 1950, powiedzmy, czy coś takiego. Okej, wymiana na linii D hetmanów, no i potencjalnie zdwojenie wież, myślę, że jest spoko opcją. Przyprasować na pionku z D6, może kiedyś jakiś skoczek B5 zagramy, żeby przyprasować na D6, no i trzeba uważać na pionka z C2 potencjalnie. Wiadomo, że na razie skoczek broni. No ale tego skoczka kiedyś potencjalnie będziemy chcieć przetransportować. I jest presja na piona, ale tutaj A6 zwykle nie za bardzo działa, bo wtedy już są widełki. Muszę pamiętać, że ja mogę przesuwać te ruchy, bo nie jestem przyzwyczajony do tego i zazwyczaj strzałkuję. Zresztą jak ja myślę, to też sobie strzałkuję. Zresztą jak analizuję partię, a nie przestawiam. A jak planuję wybić CMA, jak nie gram klasyków? No do CMA mi daleko, no bo trzeba mieć ranking 2200 bodajże w FIDE. Więc wbijanie na mnożniku razy 20 to będzie trochę syzyfowa praca. I mam wrażenie, że może w jakieś 4 lata bym to zrobił. Więc no nie śpieszy mi się z tym po prostu, bo też uważam, że mógłbym mieć CMA na szachach szybkich bądź błyskawicznych, bo tam jak równy z równymi walczę z mocnymi zawodnikami. Ale na klasykach może być ciężko z moim przygotowaniem debiutowym i z chęciami do przygotowywania się na zawodników. Goniec B4. Ewidentnie widać presję na punkt D6. Potencjalnie przeciwnik musi cofać aż skoczka na E8, ale wtedy zdwojenie wiesz. I jak bronić tego punktu? Nie wiem. Chyba wieża D8 i wtedy po biciu mamy wieża A6. Może coś takiego. Wieża D8, bicie i wieża A6. I wtedy odbijamy piona z A4. No i dobrze mówię, bo silnik nie skacze. Okej, nastąpiło A6, no i wtedy wybicie. Więc dziwna decyzja ze strony arcymistrza. No może na związaniu chce coś zrobić. Ale to zawsze będziemy mieli raczej odbicie. Odbicie i co, przejście do końcówki? To jest totalnie przegrana końcówka dla czarnych. No prawdopodobnie warto wymienić jedną parę wież. No i w zasadzie nie mamy zbytnio słabości. Podchodzimy królem. Można wrzucić szacha najpierw, bo wtedy król się odsunie na H7, a tak to bliżej centrum będzie. Tak pójdzie w ten sposób. Więc ja bym grał szach tu i król F2. Tak też nastąpiło w partii. I król F2. Król do centrum, mamy końcówkę. Król, ważna rzecz. H4, nigdy nie rozumiem takich ruchów, ale one zawsze są sensowne. To jeśli chodzi o strategię, to kule jestem. Kiedy trzeba wrzucić losowe H4 albo A4. A5. No i ustawiliśmy sobie piona na białym polu, więc chociaż potencjalnie i tak nie będzie. Nie będzie słabością, bo zawsze mamy G4 i to wszystko będzie ustabilizowane. Więc spoko. No, podejdziemy tym królem kiedyś? Nie bardzo. A też spoko pomysłem może być wieża B8, wieża B6. G4, ustabilizowanie. Oj. A dobra, tu jeszcze goniec może. Okej. B3 było problematyczne, bo goniec B1 i ten pion może podwisać. Więc lepiej było najpierw podsunąć króla i teraz zagrać B3, bo już król jest wystarczająco blisko.
I tu skoczek C4 nie było spoko? A, bo dobra, bo bijemy na B4. Okej, okay. No to jakby obie opcje były optymalne. Szach, król się gdzieś odsuwa, bijemy na B4, presja na gońca, goniec się odsuwa. Król D2, jak wieża zaatakuje skoczka, no to sobie gdzieś nim odsuniemy. Nie wiem, czy to ma jakieś większe znaczenie. Gdzie? Skoczek D5, okej. Okay. No i po biciu po prostu podchodzimy do gońca, jak goniec ucieka, no to podchodzimy dalej. I ten goniec nie ma jak wyjść, wieża jest przypięta do gońca. No i taki... No po pierwsze można powybijać piony, po drugie, jeśli bardzo chcemy złapać tego gońca, no to możemy to zrobić. Chwilowo nawet czarne nie mają ruchów, tak szczerze. Po każdym ruchu możemy zbić pionka. Po każdym ruchu można zbić pionka. Cokolwiek. No ale załóżmy, że król podchodzi i wtedy możemy po prostu zagrać skoczek C3 i zdobyć figurę. Więc tu dość gładko przeprawił się przez GM-a. Jakiś Polak jeszcze? Polak, człowiek. Człowiek, Polak. O, widziałem Polak. Widziałem dwóch Polak, a nie widzę już żadnego. No i gdzie się zgubili? Jakub Suder. Grałem z Jakubem Suderem. I ma wygrane. No tu już przeciwnik nie miał co zrobić. Jakub Suder był wicemistrzem Polski. Akademickim wicemistrzem Polski w tym roku. No, ja z nim przegrałem, no ale... Był w formie. Był w gazie w tym turnieju, no i mnie pokonał. Nie żebym był jakimś trudnym oponentem, ale innych FM-ów pokonywałem. Michał Mazurkiewicz zremisował, dobra, to już nie ma. Nie ma żadnego Polaka. Okej, okay, biały mi gra Le Quamlien. Szach, szach i mat. Smutne. Ale mat są podwalone. To niewiele zmieniało, bo jak król szedł gdzieś indziej, to po prostu biliśmy piona i podchodziliśmy królem. Z dwoma pionami więcej, to jest wygrana końcówka. Oj, remisik. Tyk, tyk. Tutaj remisik i... Aha, no i tu jest wygrana. Co tu się dzieje? Czemu białe nie wykonują ruchu? Zagraj. A, zagrał. Nie zagrał. Co się wydarzyło? Halo? Nie no, zremisowali. To po prostu się wynik nie pokazał. Zbugowało się deczko. Mati Bar gra też. No to jeszcze nie widziałem go. A tu ogólnie się coś zbugowało? O co chodzi? Po czwartej rundzie jest przerwa, tak? Źle mówię. Jeśli jest przerwa, to można ze mną zagrać. Jeśli ktoś by chciał. Witam wszystkich widzów, cieszę się, że jesteście. Okej, losowo odpalił się stream Karu. Dobra, jeszcze wyniki można obczaić. Jak wymyślę, jak to zrobić. A, wyniki, ma to sens. Narodicki, pierwszy. Dobra, tutaj dużo osób po 4 punkty ma. Czekaj tylko do 19, ale Hikaru tutaj jest. Beka, że chłop ma turniej kandydatów, walczy o Mistrzostwo Świata i jeszcze gra se w Title Tuesday'u. I prawie, że przegrywa ze Szparumenem. Szkoda, że nie da się tu po narodowościach znaleźć. Byłoby to spoko. Da się... O, pokaż wszystkie. Jakiś Polak. O, Alireza też gra. 28. Grzegorz Nasuta, 39, 3 na 4 punkty, przegrał z Bortnykiem, Aleksandrem, więc można było. Zdarza się. Jan Krzysztof Duda, no niestety przegrał z tym Tanim. Tanim. 49 i Dawid Janaszak, 61. Myślę, że nam starczy tyle informacji na razie. No i tak jak wspominałem, jak ktoś chce zagrać, to teraz jest ten moment. No, smutno, że przegrała, mega smutno. Irytowałem strasznie podczas tego meczu. Ale ja nawet nie winię Araujo, bo jakby... No, jako obrońca całkiem spoko się zachował. Dobrze to wykorzystał Barcola bodajże, no i sędzia mógł dać czerwoną, nie musiał, ale no, broni się ta jego decyzja.
Ale to ustawiło cały mecz niestety. No i o ile środek obrony całkiem spoko był trzymany, to lewa i prawa strona tak gubiła krycie, że nie dało się patrzeć. Do tego środek pola nie podbijał wystarczająco szybko do zawodników, przez co strasznie dużo miejsca tam było. I najbardziej nie do pojęcia dla mnie są rzuty rożne, gdzie PSG za każdym razem tak samo wykonywało rzuty rożne, że podanie na krótko i podanie przed pole karne. I nikt nigdy nie poszedł do tych zawodników. Ani do tego na blisko, ani do tego przed polem karnym. No i później Vitinha strzelił gola. Jest dramat. Spoko, spoko. Jak ktoś chętny może zagrać. Jak nie, to nie zmuszam. To jakby opcja dla was. Ja sobie tam radę samemu. Więc jakiegoś buleta. O nie, never lucky. Bardzo często z nim gram. Dobra, zbijemy to. Zobaczymy, co przygotował. Ciekawego. Bronimy piona, bo tu jakieś bicie. Na bulecie omawiać ruchy średnio odpowiedzialne. Bicie, odbicie. Wyprowadźmy figurę. Hetman D2. Okej, to mi się podoba. Bronimy piona. I potencjalnie chcę tu atakować jakoś. Nie wiem, czy tak mogę. Kusi. Tak. Bicie. Ojej, myśl. Tu. Właśnie dużo czasu zmarnowałem. Okej. Okay. Szkoda. No to, żebym pograł. No na kolejnego podstawiam. Teraz gdzieś tam wieżą i zbije. Nie zbije. Źle, bardzo źle to pograłem. Ach, losowy. Powrót. No i tak na czas przegram. Idziemy na partyzanta do przodu. Żenada. Żenada. Miałem to tak wygrane. I na czas odleciałem. Dobra, pewnie jeszcze jedną partię zdążę zagrać. X. 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 Szach. Ach. Czemu tam w ogóle nie biłem? To też jest dobre pytanie. Szach. Szach D5.
Ziemek rozdupcony. Odkułem się za poprzednią. Odkułem się za poprzednią. Grają? O, jest i oponent, który chce zagrać, tylko muszę sprawdzić, czy przypadkiem nie grają już. Już grają. No to lipa, już nie zagramy. Ale jest brilliant, proszę państwa, skoczek G6. Po pobiciu jest bicie z szachem, król siodcowa i bicie gońca. Jak coś. To se dam do biblioteki. Brilliant, 104. To usuwamy, szukamy Duda. Wszystko się zacięło. Aha. Czyli przerwa jest po rundzie 5. But who cares? Let's do it anyway. Dobrze mi poszło. Kto wygrał? Duda przynajmniej wygrał. No dobra, no to przejdźmy przez jego partię. Obrona sycylijska, bicie, odbicie. Okej. Czek D2. Dość enigmatyczny ruch. Potencjalnie może zmierzamy na C4 albo na B3. No i wieża D1 i przypresujemy. Potencjalnie też możemy przestawiać skoczka na E3. O, i tak to się wydarzyło. Nie, to jest runda czwarta. Źle widziałem tą partię. Dobrze mi poszło. Runda piąta. Dziękuję. O, już minuta na zegarze. Po 9 ruchach. Partia angielska. I co się dzieje? Czemu taki długi namysł? Czy coś się zepsuło? Czwartej i po 8. No właśnie, tak mi się wydawało. Zgłupiałem. Bo jak oglądaliśmy partię, to chyba od drugiej strony widziałem tą pozycję końcową. Poczekaj, 4, ale czemu ma 40 sekund na zegarze? Jakiegoś kombosa tu liczył pewnie. Nie wiem, skoczek G5. Może skoczek G5 liczył? Żeby tu gońca otworzyć i DK. I don't know. Ale jest to dość żenujące, że po 10 ruchu jest spod poniżej minuty. To nie jest dobre. No albo liczył, czy tego skoczka to jakoś nie straci. Jakieś F5, skoczek ucieka. A6 i wtedy mamy... Nie mamy placówki tu. Więc ucieczka i wtedy G5. Okej. Popatrzcie. Po F5 skoczek G5. Tutaj goni. No i jak się goniec odsunie, to jest G4. Ale prawdopodobnie może chodzić o to, że jakoś tu poświęcamy. Ale nawet nie wiem co. Skoczek z F. Skoczek z F bije na G5. I coś takiego. Liczył pewnie. Nie to. To tak. Nie wiem co. A, bo to jest bicie skoczka. No dobra, no to najpierw musiała być obrona, co nie? Ale ogólnie chodzi mi... Okej. No i tu już jest placówka na E6, bo goniec nie broni. Bicie. 6 sekund na zegarze, by the way. 3. Jakieś H4 bym rzucał. A, oni grają, tylko ruchy mi się nie pokazują. O, poszło H4. H4, H6. No H4, żeby przeciwdziałać ruchowi G5. Skoczek H2. Wymianki. Czemu to się przesuwa bez mojej wiedzy? Bicie, ruchy. Dajmy na ruchy, to może będzie działać. Wieża A3, no i chcemy zdwoić wieżę. I znowu przewaga oponenta. No Janek raczej bez formy dzisiaj. Bicie, odbicie pionem, wieża F2. Wieża F2 też nie rozumiem. Pion za pion będzie. To się pobicie jest odbicie. B3, żeby bronić wieżą. Grać w ogóle białymi. Stać w miejscu, król H2. No bo po E4 jest bicie, placówka na D4, to nie wygląda dobrze. No ale wpadł w namysł. Więc może się pogubić jakoś, ale
Faktycznie żadną figurą nie jesteśmy w stanie ruchu zrobić sensownego. Bierze H2. Okej, stoimy w miejscu. Hetman A2, nie wymieniamy. Możemy jakąś presję. Potencjalnie jakieś wieża A4, żeby nabić czas, można zrobić. Tak jest. Bierze A3, słusznie. I teraz przerzucać skoczka. Zrobiliśmy sobie miejsce, możemy przerzucać. No i powtarzamy ruchy. Czemu nie powtarzamy ruchów? Wieża A4, wieża A3. O matko. No i przegrał na czas. Nie powinien trwonić tyle czasu. Szczególnie, że trwoni go do końca. Aż do 0-0. No to można było wybić i tu nic się nie działo. Albo żartowałem. Hetman A1? Nie. Tu trzeba zagrać. A skoczek. Nie. Wieżą to wybić? A ja nie rozumiem. Nie wiem, co to trzeba było grać. Okej, pion bije piona. Bo po biciu mamy bicie. I po biciu jest bicie z szachem. I bicie piona, to widziałem, ale w jakiej konfiguracji to zagrać, to już nie wiem. No to przyszedłem pokomentować. Ciekawe, czy już rage quit będzie. Ojej, oj, 3 z 5. Lipa. Karu wygrywa. Jakub Suder. Jakub Suder, co zrobił? Przegrał. Przegrał wieżówkę. Ale to było przykre. Zbił sobie piona na primówie. Robert Krzesaj. Różnopolaki, ale różnopolaki, gdzie te piony, no się ich nie zatrzyma. I król sobie zmierza po piona chociażby. No i wygrana. Bezproblemowa. I po tym pion idzie dalej, blokujemy gońcem, idziemy drugim pionem, bicie, odbicie. Bieda. Bieda, bieda. Tutaj zremisował Firuzia. O, obrona wieżówki. Okej, okay, atakujemy od tyłu. No i wymianka i remis. Król tu, król tu, król na środek, król do tyłu, król z powrotem, król do tyłu, król w bok i remis. Co to jest? Co to za twór? Ale tu trzeba to wybić już, więc remis. Dwa skoczki nie wygrają partii. Ojej, oj. Lipa. Witał się z 3200, a spadnie poniżej 300. No, jeszcze jedna, dwie partie z taką formą i spadnie, ale ja nie wiem, czy to nie będzie rage quita po prostu. Dobra, jeszcze mnożą partie do rundy szóstej. Pytanie brzmi, czy jest jakiś Polak bardzo wysoko, którego powinniśmy oglądać zamiast Dudy na przykład? No, nie widzę nikogo. Nikogo w pobliżu. Grzegorz Nasuta. Kogo włączamy? Nasuta czy Dudę? Co sądzicie, widzowie? I need szybka decyzja. O, i Szparu też jest wysoko, no ale on streamuje, więc on sobie, on się zajmie sobą. No dobra, no to włączmy na sutę może.
Zobaczmy, jak mu pójdzie. Gra z silnym arcymistrzem. No, a ma więcej punktów niż Duda na razie. Okej. Okay. Bardzo potężny ganiec na B7, ale zawsze dojdziemy do ruchu C5. Znaczy, powinniśmy dojść. Tak na oko się wydaje. Że może jakieś bicie i C5 na przykład. Ale to zawsze trzeba uważać na jakieś E5 w którymś momencie. Ale chyba zdążymy to wszystko zablokować. Bicie, tu. O, tu mam przegrane już. Albo jest koczek F5. Koczek F5 po odsunięciu bicie i wtedy E5. No dobra, więc proszę się mnie nie słuchać, bo ja głupoty gadam. Też nie. No dobra, to trzeba to jakoś przygotować najpierw. Jak to już zostawiam arcymistrzowi. Ganiec A3, okej. Okay. Wieża C8, wieża D8, coś takiego. Bić też można. No i wieża na półotwartą linię. Dobrze wam poszło tą ankietę. Jeden powiedział Duda, drugi Szparumen. No widziałem jedynie ostatnią partię. No tylko, że Szparu samemu streamuje, więc jakby... No wydaje mi się, że lepiej to wygląda z jego perspektywy. Na Suta na przykład nie streamuje, tak mi się wydaje. Bo oni mają jakiś kanał Elite Chestin czy coś takiego. No i Duda też nie streamuje. No tylko, że Duda praktycznie nie ma już szans na nic. Na Suta jeszcze powiedzmy ma, więc możemy tą jedną partię zobaczyć, a później wrócić do Dudy na przykład. I Karu go zatrzyma przed top 1. No to widziałem, właśnie tą ostatnią partię widziałem, no i niestety wówczas troszkę się posypał. Skoczek D5 być może? Skoczek D5 i pobicie jakieś C5. Wtedy się wszystko otwiera. To fajnie wygląda, jak jest skoczek B6. Potencjalnie. Na Suta. Potężne 2771. Ma więcej niż Duda. Co narzekasz? A z Nasutą grałem, więc to kolega z szachownicy. Rozwalił mnie. I to była no kombinacja na koniec. I na razie ma przewagę pozycyjną. No chyba grzecznie wracamy, co nie? Może jakiś skoczek H i skoczek F7 i E5. Żeby wzmocnić ten punkt. No jednak skoczek F6, bo też punkt D5 jest spoko. Przesuwamy piona, wiadomo. Nawet poniżej minuty. No, Nasuta często ma problemy czasowe. Jak ja z nim grałem na rapidzie, to ja grałem w miarę szybko. To jak na mnie było dość dziwne, a on zszedł poniżej minuty, że nawet na 10 sekundach niektóre rzeczy musiał pograć, no ale wygrał. Baniec. I na czym myśli przeciwnik? Czy ustawić skoczkę być może w ten sposób, albo czy właśnie wrócić na swoją placówkę? No i skoczek E4 może nie być dobrym pomysłem nawet, no bo po skoczek E4 bicie potencjalnie, nawet każde i skoczek F6? Po biciu bijemy tu. Nie odbijamy od razu wieżą, bo wtedy jest bicie na D5. Skoczek G5, okej, okay. Skoczek G5, żeby ustawić tego skoczka na E4, taki clean zrobić. To wygląda sensownie. Może jakieś przebicie przez C4 potencjalnie, albo wieża D4, wieża D8 na przykład, na zdwojenie i przy okazji kontrolę punktu E4. No przeciwnik się ustawia na jakieś poświęcenia, albo na pionku z C5. No, ale to są praktyczne problemy i Grzegorz musi myśleć. Może skoczek D5, bo tu nie wygląda jakby coś było. Tak na oko. No właśnie, skoczek D5 z planem skoczek B4 bym grał. Żeby usunąć tego silnego gońca, który zawsze jakieś kłopoty powoduje. Okej, okay, wycofanie się. No skoczek B4, bo nie ma bicia, bo na koniec jest strata figury. Bicie. A tu wieża D4 wyglądało lepiej, chyba. Zamiast wybicia, no okej, okay. Ustawiliśmy nową wieżę i tak sobie zagramy na D4 potencjalnie.
Wieża D4? No graj! Jakiś ruch. Jakikolwiek. Jednak bicie. No i wieża D5. Trzeba bronić piona. No a tak dość pasywnie się bronimy. Jakiś hetman F6, wieża D2 i będziemy presować na punkt F2 być może. D6? G7. Na sekundach. No potencjalnie przeciwnik może się spróbować przestawić na linię H. No, hetman F6 to mi się już bardziej podoba. Okej, okay, ocenicie hetmana. Tu bronimy wszystkich newralgicznych punktów. Okej, okay, jeszcze mata nie podwalamy, ale ten pionek jest bardzo, bardzo groźny. Wieża D8 profilaktycznie i może wieża F8, żeby wymienić w ogóle tą wieżę. Bo samym hetmanem raczej nie zamatuje, ale... No, wieża E8 bronimy. Jedziemy drugim pionem. Jakiś hetman E5 może? Hetman B7. Wieża F8. Hetman C6. Okej. Co? A, mat tu. No, został... Został rozwalony. Deczko. Miłosz Szpar jeszcze gra, no to weźmy na niego, póki go widzę. I ma wygraną pozycję, ma wieżę więcej i mat w trzech. Tak, król F3 i mat na H1. Mat w trzech znaleziony, brawo. Ale Nasuta dobrze grał. Niestety, przeciwnik był sprytniejszy. Pakleza się jeszcze broni. Tam Chylewski chyba przegrał. Pakleza wygrywa. Wygrywa tą pozycję. To co on robi? No wieża B3, żeby odciąć i zagrać. A, to nie takie proste. Okej, okay, no i teraz bronimy za pomocą wieża F3. Jest git. Bezpieczne takie ruchy. No ale nie ma jak zobaczyć na motyw wściekłej wieży. Gdziekolwiek i G3. A wieża B3? Wieża B3 po biciu jest remis. Wieża B3 po przesunięciu jest bicie, czyli trzeba grać król G3 chyba. I jak to wtedy przebijać? Może wieża F? Nie. Wait, bo to jest ciekawa końcówka. Może wieża E3? F2? Okay, załóżmy, że stoi w miejscu. Król F2? Nie, lipa. Po biciu? O, mat w jednym. Nawet nie wiedziałem, czym grożę. Dobra, jak wygrać tą pozycję? Jestem za głupi na to. Co tu pokazuje? Wieża D3, wieża F3, wieża B3. No super. Stoimy w miejscu. A komputer wygra tą pozycję jakoś? Jakoś? Wieża B3, wieża 1, wieża F3, wieża B1. Król H3. Nie wiem, czy to nie jest remis. Nie wiem, jak to sprawdzić. Nie wiem, jak to sprawdzić, czy to jest remis, czy nie. A to jest ciekawe. Ale tu jeszcze grają. A jakim cudem jest taka pozycja? A, dobra. Co tu się dzieje? Piona. No i pion zasuwa. O, matko, ile ruchów. Okej. Okay. Dobrze poszło. Prawie widziałem, co się tam działo. Jak mu nie idzie, to wciąż
trzeba kibicować. No nie, no ogólnie kibicujemy Polakom, nie stricte Dudzie, tylko Polakom, a skoro na Sucie dobrze szło, no to warto było zerknąć na chwilę na niego. Komu kibicuję na turnieju kandydatów? Kibicuję Hikaru Nakamurze, bo fajnie jakby streamer to ogarnął i też spoko dla szachów by było, jak najbardziej. A kto obstawiam, że wygra? Obstawiam, że wygra Nepo. A jeśli chodzi o kobiety, to nie wiem. Znaczy, teraz już wiem trochę bardziej, że Chinki są mega mocne, więc które z Chinek powinna to wygrać? Ale nie pamiętam, jak się nazywają. Więc nie powiem, Duda. De Boer. Albo kojarzę zawodnika, albo wszyscy Holendrzy nazywają się tak samo. Może ja z nim kiedyś grałem? Oj, ale tu ma serię Polaków. Wygrał z dwoma Polakami. Krystian Kuzmicz. Nigdy nie słyszałem o takim zawodniku. Bicie i G4. No i tu potencjalnie bicie. Już tu problemy u czarnych by były spore. Już widać, że plus 1. Dodatkowo punkt H7 trzeszałby dość mocno. Nawet coś takiego wygląda ciekawie. Nie to. To. Bo bicie i skoczek G5 i odbijamy skoczka. Ale to takie ciekawe, ale nie działające, jak widać. Ale zawsze warto zerknąć na takie rzeczy. Hetman D7 pobronione. Hetman E2 nadal się nie boimy tego piona, bo jest presja po linii G. Skoczek E4. No właśnie wieża G1, żeby się ustawić już na linię G. To dobrze wygląda. Ale co dalej? Co dalej? Jakiś plan gry? Jakiś hetman edge może? Oj, jak to wybił, to dziwne. O, w ogóle król zbił. Może być i tak. No i tu już grozimy wybiciem, goniec H6. O, hetman D3 spoko, presja na piona. A po E6 już ten hetman jest odcięty od gry deczko. A po drugie potem E6 nawet to skoczek H4. Nie no, po E6 bicie i skoczek H4 może. Bo nawet coś takiego. No tam jest dużo planów gry sensownych. To tutaj czarne będą miały spore problemy. A wy komu kibicujecie na turnieju kandydatów? I też czy interesuje was turniej kandydatek? Bo nagrałem na jutro odcinek o nich i ciekawe, czy zostanie obejrzane jakkolwiek. Bicie, odbicie, linia H3. Tu w ogóle jakiś skoczek G5 też jest groźne. No dobra, chcę ustawić hetmana na G6 po prostu. I to jest zamysł zawodnika grającego czarnymi. Jak temu przeciwdziałać? Skoczek H4 najpierw? Skoczek H4 to jest hetman E4, też bez sensu. O, okej, zaproponowałem random ruch, ale... A, bo hetman E4? Nie, też bez sensu, bo bicie gońca. Hetman E4, hetman G3? No, co? Wymieniliśmy? Wymieniliśmy atakując? Nie rozumiem szachów. Mieć tak otwartą linię i wymienić hetmany? Nie zdecydowałbym się na to. Bicie, odbicie. Okej, bicie pionem. Nie mądrzejsze. Inne ruchy tu są grane. Bicie i król E3? Albo bicie i odsunięcie gońca. Tak czy siak wychodzimy z przewagą piona. Więc E3, król E2, wieża na wolną linię. Król E2. Tu jakieś widełki są groźne, no ale ogólnie ten skoczek będzie irytujący. Skoczek D3, B3. Wieża D1. Albo wieża H1, tu też spoko. A, bo skoczek D3 to jest goniec D4. No to jeszcze przeciwnik musiał uważać. No i wieża D1. Myślę, że wymiana dla nas spoko.
Bijemy się na tyły przeciwnika. Wymiana do spodu. Chyba też spoko. To się bicie, odbicie. I wieża tej. Ale nie ma sensu, nie ma sensu. Wieża H5. Raczej lepsze, żeby ją uruchomić. Bo po. Oj, dobrze mi poszło. Bo po biciu, odbiciu i wieża D1, to nasz król będzie strasznie daleko. I tak to jest raczej wygrana, bo ten pion może potencjalnie być słaby, ale jednak daleko król od całej akcji by był w końcówce, co mogłoby być problemem. Pion tam wisiał, ale to wygląda dziwnie, bo jest bicie, bicie i wieża A8. A i wtedy szach. I w ten sposób można to rozgrywać, bo jest bicie i na koniec wieża B4. I bronimy, atakujemy. Okej. Dość riski wydaje mi się na tą końcówkę iść. Król E3. Król E3, goniec D4, wieża B1. Okej. No nie, lepiej tego nie grać, bo jest opcja szach tu, bicie, bicie, bicie piona, ale wtedy jest bicie tu i nawet te rozłączone piony to niekoniecznie. Niekoniecznie byłby dobry pomysł, coś w tym stylu. Jednak król jest odcięty, więc tu i tak jest dobra pozycja, ale lepiej nie. Wieża B1, po prostu atak na piona, much better. No i wieża B4 i groźbą jest goniec B6 na przykład, chyba. No bo nawet królem można podejść. Że jest sporo dobrych ruchów, a przeciwnik nie ma czasu. Ja za królem. Król D5. Żeby szachów nie było odskoczka. O, tu można zbić po prostu. Po pobiciu, bicie, szach. Się odsunął, szach. Stabilizować pozycję, zawsze spoko myślę. Goniec D4. Żeby wszystko się broniło. Ok, można też podsunąć piona. Lecimy dalej. Szach, bijemy skoczka. Albo nie, wieża D6. Wieża D6 i bijemy za darmo. Much better. I wygrana. Bardzo dobrze, clean gierka. Coś. Miłosz Par wygrał. Ten to jest w formie skubaniec. No dobra, był faworytem w tym meczu akurat. Ale tu już dominacja totalna była. Czemu się nie da wyszukiwać po narodowościach? Powinien to wprowadzić. Inny Polak. Nic nie widzę. Wszystko mi przeskakuje przed oczami. Nie widzę nikogo. No dobra, chyba nikogo nie ma. Lecimy patrzeć na kogoś dobrego. Bluebone. Tutaj mają już wszyscy wygrane. Dobra, to jest hetmanówka. Popatrzmy na... Bym sobie popatrzył. Mega się bawiłem. To jest wygrana, po prostu. O, hetman kontra wieża, ale dobra. Na szachu. Okej. Okay. To już nie jest takie proste. Realizacji. Nie wiem, czy bym umiał to zrealizować w sumie. Zdarzało mi się to realizować, ale jakiegoś patternu no to chyba nie znam. Mamy króla. Król w bok. Króla, szach i tu. Okej, król ucieka. Tak. Podsuwamy króla. No i taki pattern miałem podczas swojej partii. Król C4. O boż.
Pacik. 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 No jak się to realizuje dalej? Nie pamiętam tak szczerze. Nie wiem. Znaczy jakoś bym próbował białymi, ale nie byłoby to takie proste. Siema Rumeli. Welcome. Jak kibicujemy Dudzie, to implikuje fakt, że nie idzie mu za dobrze. Dwie porażki ma na swoim koncie. I zbugowało mi się wszystko. Pał. Dobra, jest. Duda. O, no to kibicujemy i Dudzie, i na sucie. 4, obrona stryjska. Pion został wzięty. No i białe będą starać się grać na aktywności przy pomocy tego przepotężnego gońca fianczetowanego. A pierwszy raz chyba taki wariant widzę, tak szczerze. Poczekaj, F6, potencjalnie już tu można przechodzić do końcówki. No tylko trochę przypał przechodzić do końcówki. Tyle mniej. Jest to wygrana białych. Ciekawe. Okej. Okay. Poszło to w partii. Jest to wygrana białych. Z pionem mniej. Bo ten gęs blokuje nam totalnie rozwój. No to jakieś gęs D6, bicie i wtedy skoczek C6. Bo w ogóle wieża A7 też ciekawa opcja. Okej, bo po wieża A7 słusznie to A4 zostało zagrane, żeby zagrać A5 i przyblokować ruchy typu B5 i B6. Bo w tym momencie nie zagramy tych ruchów, bo wtedy wieża nam wisi. Skoczek z F na D7. Trudne ruchy są grane. Okej, wycofaliśmy tego skoczka, żeby drugiego skoczka ustawić na C6, a nie na D7. Bardzo złożona pozycja. A mnie boli szyja. No i punkt D6 też trzeszczy w obozie czarnych. Tu jakiś skoczek C3 i wieża D1 być może. I będzie sporo presji. Co więcej, tak w miarę instant można odbić piona chyba. Jakieś bicie i skoczek A5 nie łapie piona? Tak, jeśli by się chciało oczywiście. No dobra, niekoniecznie, bo jest tu i na koniec tu niby. Tam przesiady porobił komputer, ale... Ale pokazuje zamysł jedynie, że tak powiem. Skoczek D2 w partii. Jak się uwolnić z tego wszystkiego czarnymi? Bardzo nie lubię obrony sycylijskiej. Absolutnie nie wiem, jak ją grać. Okej, ciekawy ruch. G5, żeby wygonić gońca. Bo i tak średnio mogliśmy robić tą... A czemu nie mogliśmy? Zgłupiałem na chwilę. Coś przed chwilą widziałem, że mi się nie podobało. No nie wiem, chyba mogliśmy robić tą roszadę jednak. Skoczek D4. Ciężko tu złapać powietrze jakieś. Chcielibyśmy zagrać jakieś F5, F6 może, ale wtedy podwisa nam pion z E6. Już zagraliśmy tym skoczkiem, więc trochę lepiej. Prawdopodobnie jakieś C3 w którymś momencie może nastąpić też. No wieża A7 nie rozwiązuje naszych problemów raczej. Chociaż potencjalnie jakieś B5 jest groźbą, no bo presja na gońca, presja na skoczka. Jakiś skoczek B6 może można zagrać, aczkolwiek być może jest to na korzyść Dudy, bo po skoczek B6 już pozbywamy się jednej z naszych figur, a jest nam strasznie ciasno w naszym obozie. Więc w sumie jak do tego podejść? A5 może? Może A5 i po B4 goniec B6? A teraz... Teraz białe mają wygrane. Z jakiegoś powodu. Czego nie rozumiem. Nie widzę nic. Bo co? Bo A bije B6. A, no tak, bicie w przelocie. What the fuck? Jest wysoko.
Król chodził. A, król chodził, dlatego roszady nie można zrobić. No to wiedziałem, że z jakiegoś powodu nie można było zrobić roszady, ale zapomniałem dlaczego. To zapomniałem, że król chodził i nie można zrobić roszady. Tu z jakiegoś powodu nie brałem pod uwagę bicia w przelocie. Oj, starość. Nie no. Nie najlepiej. B5 nastąpiło i goniec B6. Skrócony mój wariant, że tak powiem. No i te gońce w otwartej pozycji dominują i ta wieża nie ma co ze sobą zrobić. A po biciu, odbiciu, no ten skoczek nie będzie łapany, bo zawsze tu goniec będzie podwisał. Goniec B7. No a tak czy siak jakieś A5 zawsze będzie można było, będzie można zagrać. No i co, panie Duda? Coś nie tak jest. Coś nie pykło. Bicie, odbicie, goniec B7 właśnie. A, i tu bicie w sumie jest. Po prostu. Po prostu bicie. Oj, oj. 3 sekundy na zegarze i spadamy z rankingu 3100. Oj, bardzo. Bardzo kiepski turniej ze strony Janka. No to się przyszło pokibicować. No ale można to bić. Nie jest to najlepsze podejście, ale coś takiego. A nie, to nie jest dobre, bo goniec B4. Fakt. Ale można grać cokolwiek. Może D5. Może też nie, bo też jakoś skoczek może być łapany. Król F8, a może jakiś król D8, król C7, było ciekawe, żeby zaatakować skoczka królem. No i jest podwójna presja na gońca i białe wygrały. Kolejna przegrana na czas, ale to już pozycyjnie też totalna dominacja Grześka. Oj, oj. Czy zobaczymy rage quit? Jak myślicie? Oj, oj. No to się średni turniej do komentowania trafił. Miłosz Szpar tam był. Ale tu wszystko się ladzi. To wszystko chodzi. Że Szpar ma 0 sekund i nie wiem. Wygrał. Wygrał z Lekłam. Z Lekłang Liemem. Ale dominacja. Paru w formie. Lol. Mocne. No chyba trzeba oglądać Szpara. Już można więcej rzec w tym momencie. Zbycholud wygrywa. Groźba mata i w sumie nie do obrony. Jedynie można jeszcze oddać hetmana. No Zbycholud 6 z 8. Janek 5 z 8. Szparu 7 z 8. Nasuta 6 z 8 chyba. Jak dobrze pamiętam. Ktoś tu coś? Aleksandra Malczewska wygrała. Anna Kubicka gra. Anna Kubicka raczej ma kłopoty. I przegrała. Jeszcze nie, jeszcze się trzyma. Bicie, odbicie i wieża więcej. Więc raczej lipa. Coś tu jeszcze się odbywa. Anna Kubicka, to już widzieliśmy. Michał Mazurkiewicz. Tam był przed chwilą. Już wygrał. Więc dobrze. Oj, nie wiem, co tu się dzieje. Wszystko naraz się klika. Dobra, nie ma na kogo patrzeć, to... O, tu będzie ciekawie. Musi król... Remis. Remis! O, remis z taką przewagą. Pierwsza sprawa. Tylko co ciekawe, nie jest tak łatwo wyjść z tej sytuacji. O, i w tym momencie... Jak z tego wyjść? To proponuję. Ruch H7.
Nie. To jest F5, król H8. A i teraz skoczę H6. No mądre, trzeba było oddać się na tempo, żeby w cuk z wangu był. Bo nie pasowało mi, bo w tym momencie jak dawaliśmy szacha, król się odsuwał, nie mogliśmy grać skoczek F6, bo po dorobce hetmana biliśmy skoczkiem i był pad. O matko. Oni naprawdę to grają. Remis. Zły kolor gońca. I tak teraz jest przerwa. Po 8 rundzie, z tego co wiem. Więc jak ktoś chce zagrać, to można zagrać. Może tym razem coś się wyrobi. Żeby się zmierzyć. Odwaliłem. Co za dramat. I weź tu wyjdź z tego jakoś. Dobra. Gram na... Nie wiem, na co gram. O, mi grozi. Nie działa. Król sobie poszedł na wycieczkę. Wybitnie. Dokąd zmierzam? Zbije piona. Znaczy skoczka, nie piona. U. Ja tak czasu nie mam. Co za ruch. Ogólnie podkładka w moim domu rodzinnym jest bardzo przykra, gdyż jeździ razem z myszką i nie jestem w stanie trafiać w pola bardzo często. I tak, i w ten oto sposób hetman wylądował na E3, mimo że tu już mam wygrane. W ruchu hetman bije F3, który chciałem zagrać, bo po biciu bije hetmanem. No a po biciu po prostu uciekam skoczkiem gdzieś i wychodzę z figurą więcej. Co za dramat. Ciężki dzień dla Polaków. Dobra, tu jeszcze nie ma nic. O. Dobra. Skoro Janek mógł spaść z rankingu 3100, to ja mogę spaść z rankingu 2400. Prosta sprawa. Oj, nie chciałem tak grać. Dobra. My to w ten sposób wymienimy, bo nie jestem przekonany, co się tam dzieje. Wyprowadźmy gońca, zróbmy rolkę. Ucieknijmy od potencjalnych szachów. Nie mogę tak nawet zagrać. Zgłupiałem.
Okej, teraz mogę tak zagrać chyba. Nie do końca wiem po co. Nie rozumiem moich ruchów do końca. To niedobrze. Mogę tak? Matko. Ciężkawo. Co? A tak na wieżę. O, podwaliłem wieżę. Miechany. Miechany równo. Ja tak, tu chciałem zagrać najpierw. Dobra. Best of worst of three. Uda mi się choć jedną partię wygrać? Tam z samymi najlepszymi na razie. Teoretycznie. To dziwny ruch. Idzie. Idzie. Wieża na wolną linię. Pozycja nie wygląda źle. Chwilowo. Zaraz mi pokażę, dlaczego jest zła. Powodu tego ruchu? Nie wiem jeszcze, co autor miał na myśli. Zaraz biję piona. Może jednak git. Unesie. Ziomek mi atakuje. Wrócę się. Okej. Na czym ja myślę? Nie wiem, dokąd zmierzam. Ach. Dobra, jest mat. Wymęczone. Ciekawe, co będziecie jeść w miastach, jak Urszula wprowadzi kartki żywnościowe. Nie znam Urszula. I dzisiaj byłem głodny, jak wracałem do domu. I tak patrzę, co mamy do jedzenia. Bułek brak. Chleba brak. Ale na szczęście okazało się, że jakieś naleśniki sobie obiadu zostały, więc nie głodowałem. Spoko, dokładność wykręciłem. Gra środkowa 86,1. No i tu już fajnie pograłem. Dość. No i nie dałem szans rywalowi, żeby mnie złapał na jakieś sztuczki. Czy już grają? Nie grają? Może to odświeża? Dobra, jest runda 9. Dobra, już są. Już się ładują. To co? Patrzymy na Miłosza Szpara? Co sądzicie? Co byście chcieli? Na co byście chcieli patrzeć? Bo Miłosz Szpar z Firużią gra. Firużią. Dobra, proponuję na Miłosza popatrzeć. Warianty sobie łączymy. Hetman B6, klasyczny setup. Jakieś wieża C8 może.
Okej, okay, bicie, odbicie, wieża C8. Albo A6. A chyba wieża C8, potem A6. A5. I dziura na B5. No ale może tak można. I A3, no to pchamy dalej. I wygląda spoko. Wieża na C8 kiedyś przyjdzie. No właśnie, przecinek tu już atakuje, no i teraz bierze C8, żeby mieć miejsce dla skoczka na F8. Ja bym coś w tym stylu kminił. Potencjalnie można tu wybić, ale... Ale chyba nawet nie można. To jest bicie, bicie, bicie i na koniec jest hetman H5. Jest groźba mata albo groźba wybicia. Więc jednak nie można. Ani u E. Aha. To ciekawy skrót. Znaczy rozwinięcie skrótu UE, Urszula. Niedługo IM Szparumen będzie walczył w turnieju kandydatów, a nie jakiś Firuzja na przedostatnim miejscu. Panie Szparumen, mnie wierzę C8. To jest jakiś zły ruch? Nie no, dobry jest ruch. Dobry, intuicyjny. No a tu już minuta straty. Bardzo niedobrze. Goniec B5. Okej, bicie, odbicie i po H5 skoczek H8 prawdopodobnie przez jakieś F5 chcę grać. F6, no... To nie wygląda dobrze, jak dla mnie. Teraz tam figury się przerzucą. Jest skoczek G5, hetman H5. Po każdym biciu jest przypał z czarnymi polami. Próba wymiany hetmanów. Mądrze. No ale hetman E2. O, jeszcze szach jest. Nawet przeoczyłem. Ale teraz gdzie ten hetman? Hetman E2 wciąż. No dobra. No i tu już jest plus 2,5. To wchodzę na partię, to zaczynają przegrywać. Skoczek G5 i tak, bo jest bicie, bicie, bicie i właśnie to, co mówiłem o czarnych polach. A tak to hetman H5. Hetman H5, goniec F8? Nie, goniec F8 nie działa, bo skoczek F8, ale też bicie tu. W ogóle jak bronić punktu F7? Ja chyba nie mogę wchodzić na ich partię, bo zaczynają przegrywać. Jak ich obserwuję. Co nastąpiło? Bicie, odbicie. I król G7. I król zalicza escape przez F8. Ciekawa propozycja. Jest plus 5. Król E8. Nie ma nad czym myśleć chyba. No i bicie piona. No jakaś linia H się otworzyła. Wieża H8. No i ten hetman w zasadzie nie ma ruchów w tym momencie. Więc jakby się dało, właśnie hetman D3, hetman F5. Jakaś próba reorganizacji figur, ale tu jakiś skoczek G3 może kontrolować te wszystkie wrażliwe punkty. Okej, jest też atak na punkt D4. Okej, okay, wyrównała się pozycja. Chyba nie chcemy wymieniać hetman G4. Chcemy wymieniać. Jak to pionkami stoi? Pion mniej. Okej, jednak chcemy wymieniać. Może tak być. I wieża G8, król D7. Nie możemy bić tego piona, bo jest automatycznie wieża B1 i tracimy na B7 i aktywność wież będzie kluczowa dla przeciwnika. 10 sekund po stronie Szparumena, 15 w zasadzie. Oj, czemu to wybiliśmy? No okej, okay, zyskujemy tego piona, ale ta wieża na siódemce boli. I można coś takiego zagrać. Bicie, bicie i wieża B8. I odbijamy wieżę. A, to jest 0-3. No dobra, nie znam się na szachach. Skoczek podprowadzany do akcji. Bicie, odbicie. A i piony zasuwają. Ej, ja nie widzę takich ruchów. Ja bym grał wieża B1 na przykład, prawdopodobnie. Nie wiem, czy słusznie. D6.
D7. Oj, no i tu wieża B8 jest groźbą i D8 jest groźbą. I wygrana Firuzi. Po perturbacjach, ale... No ale udało się w końcu coś Francuzowi. Zbigniew Pakleza, jak wysoko. Wow. Z Lekwang Liemem, który dostał chwilę wcześniej wpiernicz od innego Polaka, od Szparumena. No ale teraz spuszcza wpiernicz Zbycholudowi. Jak to wygląda materialnie? Strata jakości po stronie Paklezy. No i jedyny pozytyw to ten pion. Oj, B4. Jak ten pion... Jak chce uwolnić gońca? Wieża C4. Albo król C3. Albo król B3 w ogóle. No nie, król B3 w sumie. Okej. Okay. Wygrana. Białych. Na czas pewnie. Hikaru wygrał kolejną partię. Może Hikaru stwierdzić, że więcej zarobi i tak z Title Tuesday'u niż turnieju kandydatów. No i Nasuta też przegrywa. O, jeszcze poświęcenie wieży. Ja, a, dobra, jeszcze jest szach. I teraz wjazd wieży. A, nie ma tam mata, tu jest mat. Hetman A7. Czy jeszcze na jakąś partię Polaka mogę wejść, żeby przynieść mu pecha, żeby przegrał? Sprawdźmy. Nikt. Aleksandra Malczewska tam była. Tu jest. O, też przegrywa. Let's go. Ależ mamy cudowną rundę. Wszyscy Polacy przegrywają. Jest stabilnie źle. Wieża G4. Wieża G4, bicie i skoczek F6. Czy to znajdzie? Malczewska wygrała na czas. Ten turniej jest tak głupi. A wieża G4. Z automatu mi się to narzuciło. Nie wiem. Ale komuś przyniosłem szczęście. 6 na 9 po stronie Aleksandry. Po stronie Oli. Rzecz jasna nie Olaczki, bo Olaczka raczej 6 na 9 nigdy nie będzie mieć w Title Tuesday'u. Jeżebym wątpił w jej możliwości. Ale mogą być ciężary. Tutaj wygrał Samuel Shankland, który wcześniej pokonał Nasutę. O, dwie wieże kontra Hetman, ale tutaj... Też dwie wieże mogą w jakiś sposób zdominować w tej pozycji. Bo co dwie wieże zaatakują, no to jeden Hetman nie pobroni. Bicie szach. No i jakoś zaatakować tego piona, wieża F8. Wieża E5. Okej. Okay. No tutaj wieże zaczynają dominować. Szach i może coś takiego. Hop, hop. Tu się odsuwa, szach, bicie piona. No i tutaj te dwie wieże powinny zwyciężyć. Ojojoj, tutaj podstawka Hetmana. A nie, dobra, bo to jest ważne. Nie znam się. Król ucieka. No i te piony zwolna będą sobie dążyć dalej. Okej. Okay. F4, trzeba uważać na jakieś wieczne szachy. Chyba i tak można G5 zagrać, bo tędy uciekniemy. Okej. Okay. W jakiś sposób to rozgrywa. Wieża F6 może. Też można. No i nie ma szachów nawet. Idziemy dalej. I nie ma szachów. I mat. A nie, to nie mat. Nieważne. Oj, tu trzeba jeszcze uważać właśnie, schować króla, bo tam nie wiem, czy jakichś wieczniaków mogło nie być. No właśnie, tutaj atak na hetmana i groźba mata tej bądź tej strony. Fajna końcówka. Na niedoczasie. I tutaj też już pokończyli swoje partie. Czy można zapytać, dlaczego Kertop? To jest zagadka dla inteligentnych. Jak sobie przeczytasz od tyłu, to prawdopodobnie jesteś w stanie odgadnąć moje imię. Hmm.
Dziesiąta runda. Ostatnia. Nie bardzo mamy komu kibicować na górze, generalnie. Dobra, co się znajdujesz, patrz, jakoś Duda podskoczył gdzieś wyżej? O, Jan Krzysztof Duda, no dobra, Szparu ma streama, więc popatrzmy na Dudę. Może uda mu się zrobić 8 z 11, co nic mu nie da, ale nie zrage-pitował, więc fajnie. Tutaj gambitowo poleciał przeciwnik. Toczek wyprowadzony. A4. W każdym biciu sobie zbijemy chyba gońcem. Rozkoczkiem też jest spoko. No tylko A4 powoduje, że średnio będziemy w najbliższej przyszłości mogli zagrać B4. No bo nie będzie podparty pionek, więc ten pion średnio może ruszyć w przyszłości. Na razie nie bardzo wiem, na czym polega ten gambit, bo ciężko stwierdzić, jaką rekompensatę mają czarne. Bo i z tej strony przeważają białe i z tej strony. Potencjalnie jakoś w centrum chyba musi uderzyć kiedyś, ale to też średnio, bo po każdym E6 jest bicie i bicie na D6. Więc o co chodzi w tym gambicie, to nie wiem. Może trzeba to spróbować zapchać, typu A5 i skoczek B6. Bicie, odbicie gońcem. Hetman E2 wydaje się być w miarę sensownym ruchem. Roszada też. No i znowu dłuższy namysł ze strony Janka. Wydaje mi się, że hetman E2, na przykład bicie, odbicie, wydaje się być spoko, bo też bronimy punktu E4. Też jak schowamy króla, nic się nie stanie złego. No dobra, hetman E2 jednak jest lepszy, bo bronimy piona. Można było też wybić, ale wydaje mi się, że tworzenie baterii przeciwnikowi na linii A nie ma sensu. Ale i tak na to się przeciwnik nie zdecydował. Skoczek G4. Goniec się otworzył, okej, to może być trochę irytujące. A5. Rozbijamy strukturę przeciwnika. No bo jakbyśmy nie zagrali H5, to przeciwnik by zagrał H5 i by ustabilizował swojego skoczka. A tak to skoczek i tak prawdopodobnie chce się dostać na pole E5 w jakiejś przyszłości. Bicie, odbicie pionkiem do centrum. Niby tu by się wieża otworzyła, ale to chyba też było spoko. A dobra, wiem dlaczego mogło być gorsze, bo po biciu potencjalnie jakiś skoczek G5 mógł się dostać na E6. I ta placówka by się mocno osłabiła w obozie rywala. Skoczek F6 się by cofał, więc nawet nie zmierzał na pole E5. No bo w tym momencie to nie ma sensu, bo F4 by było. Też nie do końca, bo byłoby hop, F4, C4 z szachem. Bo to jest wygrane? To jest wygrane, bo... bo gęsta 3, no tak. Lepiej jestem. W innej kolejności skoczek D3 najpierw, no nieważne. Totalna defensywa, a tu prosty plan. Hetman G4, hetman H4, hetman H7, mat. No a skoczek tutaj idzie pobronić, no więc trzeba jakoś usunąć obrońcę. Wieża H3 może kiedyś będzie miała rację bytu. No tylko jeszcze nie wiem. Prędy to uszczknąć. Że bicie, odbicie, goniec D2 i goniec C3, żeby tu przypresować. O wieżę F3 też mądrze, bo wybicie po prostu i hetman H7. Jakieś wieża B8 być może, bo wtedy po biciu odbiciu pionem jest szach i król ucieka na F8 przez F8 i tam nie mamy więcej szachów. Okej, okay. Zagrał mój ruch i dostał gorszą pozycję. Klasyk. E5 rozbijamy centrum. Rozbijamy jeszcze mocniej.
A, żeby zmusić do wybicia gońcem, bo wtedy jest szach tu i mat. To widziałem, ale nie wiedziałem, jak to zrealizować. A tu Janek miał pewien zamysł. A tu chyba można zbić. Czemu nie można zbić? A? Wód. No to tu już przewaga. Przewaga jakości. Presja. Pionek też dochodzący jest problematyczny. Jakieś wieża B3 też może grozić. Skoczek się wycofał. Takie chamskie hetman A2. I po przekątnej. Pokąsać. Wieża D1 na razie. Uruchomienie wieży na otwartą linię. A, bo też grozimy po prostu E8. Jeśli pozbędziemy się na przykład tych dwóch skoczków. Ja bym w odwrotnej kolejności to zrobił chyba. Bo też miałem taki plan, tylko że tu hetman bije i broni punktu F7, co mi się nie podobało. Bo na koniec E8 mamy. Bicie, odbicie. No i właśnie mieli... O! Sawycz! Oj, oj! No dobra. Janek tutaj jest potężnym grandmasterem. No i figura więcej. B3, goniec E3. I na czarnym polu pionek jest łapany. Już grają. Aha. Król F5 chyba miski. No to nieźle. Hetman bije F8. Na koniec wariantu. No ja widziałem bicie, odbicie, 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 szach, tu bicie z szachem. I po król G7, szach, tu i mat. Tylko że tu po drodze jeszcze jest hetman F8. Czekaj, tu. No to wychodzi na to samo, bo jest bicie, odbicie i szach. I jest jakby to samo. No ale to mało czasu, żeby to wszystko policzyć dokładnie. Ale coś tam też widziałem z tym poświęceniem obu jakości. Jest Krzysztof Jakubowicz. Właśnie nie wiem, kim on jest. No dobra. Jak to działa? Dwie lekkie figury kontra wieża. No, dwie lekkie figury wydają się być lepsze w tej pozycji, jak w wielu innych pozycjach. Król podsunięty, tu grozimy jakimś szachem i wzięciem piona po prostu. Ok, szach i skoczek C6. Atak na pionka. Tylko ciężko się wydostać spod tej wieży. No dobra, musimy już odpuścić tego pionka. Skoczek bije B4. No i skoczek C6. Skoczek C6, król F. Okej, no to wracamy skoczkiem. No i tu mogą być problemy. Szczególnie czasowe. No właśnie, i mister Jakubowicz przegrał. To spore problemy. Praktyczne są, no bo szach, król się zbliża i jakieś maty. Jakbyśmy oddali skoczka za piona, to byłoby spoko. Bo prawdopodobnie, chociaż też byśmy nie utrzymali tej pozycji. Nie wiem, co trzeba by było tu zrobić. No praktyczne problemy. I na niedoczasie te ciężary są. Dobra, tu jest jakaś w miarę równa pozycja. Chyba ciężko to przebić. O, skoczek E4, nawet lepiej. Skoczek F2. Skoczek G4. No i w zasadzie można sobie chodzić w kółko. Dobra, tu nic ciekawego się nie wydarzy już raczej. O, skoczek kontra wieża. To jest remis generalnie, no ale zobaczymy, jak to będą rozgrywać. E5. Którą mam kategorię, jaki ranking w realu, jaki największy sukces, jakie szachowe plany? Ależ ankietę mi zrobił mister Rumeli. Którą mam kategorię? Kategorię mam pierwszą. Nie gram od 4 lat turniejów klasycznych, więc nie zapowiada się w najbliższym czasie na poprawę tej kategorii. Jaki ranking w realu? Ranking FIDE, jeśli chodzi o szachy klasyczne, to mam około 1850, bo tak jak wspominałem, nie gram klasyków, więc ten ranking mi nie rośnie zbytnio. A jeśli chodzi o blice i rapidy, które gram dość regularnie, to mam aktualnie 1950 około na obu, powiedzmy.
Jaki największy sukces? O, to już się skończyło remisem. Największy sukces, jeśli chodzi o takie mistrzostwa Polski, takie najbardziej realne, że tak powiem. W sensie te, co trzeba się dostać z półfinałów, mistrzostw Śląska i tak dalej. No to 20 miejsce w Polsce. Myślę, że to dobry wynik był. Ogólnie trzy razy awansowałem na Mistrzostwa Polski, co też całkiem spoko. No i oprócz tego drugie miejsce na półfinałach Mistrzostw Polski i... No i z takich, powiedzmy, że najnowszych, jeszcze za młodzieżówki, to wicemistrzostwo Śląska w szachach klasycznych do lat 18. Takie chyba najlepsze moje osiągi. No a tak ogólnie, no to widać w tle jakieś puchary, tu mam puchary, tu mam puchary, tu mam puchary, tam mam puchary, tam mam puchary. Tam mam milion medali, więc trochę tych sukcesów jest. A jeśli chodzi o szachowe plany, to ogólnie głównie to jest głównie jakieś blice i rapidy sobie pograć. I być może w tym roku wypadałoby jakiś turniej szachów klasycznych odhaczyć w wakacje czy coś, żeby spróbować, czy jeszcze coś potrafię myśleć. No i też, czy mi się w ogóle spodoba. Okej. Czy dałem wyczerpującą odpowiedź? Ciekawe, czy w ogóle jeszcze byłeś na streamie, jak odpowiadałem. Szach. Szybkie przejście do końcówki. Wysuszenie pozycji. Ale ta końcówka wydaje się być całkiem spoko. Lęka, bo jakieś tu skoczek A6, bronimy pola, tu jest presja. Potencjalnie też możemy, zamiast hetman bije B5, zagrać skoczek C6, bo też bronimy hetmana, ale po co? Będziemy mieć skoczka na bandzie, no a skoczek na B5 nic by nie robił. A skoczek z A6 potencjalnie zawsze albo do przodu, albo na C7, albo potencjalnie na C5. Więc jakieś tam możliwości by miał. Goniec D7. Na wymiankę. Po wymiance oczywiście automatycznie kolejna nasza figura wchodzi do gry. A jak nie zbije, to prawdopodobnie będziemy myśleć o ruchu skoczek C6. Albo roszada też chyba spoko. Tu ciekawa decyzja przeciwnika. Wyprowadził gońca, po czym go cofnął. Ja tam nie lubię takich ruchów osobiście. Roszada. Też niby jest końcówka, więc niby nie trzeba robić roszadę, ale ten król spoko wygląda na G8, żeby wieżę połączyć. Skoczek G4, losowy atak na gońca. Okej, skoczki do przodu. Do przodu, bicie, odbicie, potencjalna presja na punkt F2 nastąpi. No i wszystkie figury poszły do tyłu. A wszystkie figury Janka do przodu. No wieża C8 wydaje się być dość naturalnym posunięciem. E5. E5 wcześniej mi się nie podobało, bo te skoczki by weszły na pole D5, ale w tym momencie to ma więcej racji bytu, no bo ten skoczek nie ma jak tam się dostać. Król na E7 będzie bardzo bezpieczny. No i ogólnie spoko. No i też broni gońca. Przeciwnik może zaś wysuszać pozycję, coś typu goniec C3. A ja zdecydował się na samo C3, no i ten goniec jest dość mocno zablokowany przez własne piony, bo stoją na tym samym kolorze. No bić takiego pionka raczej nie ma sensu, bo zawsze zostanie odbity w którymś momencie. Goniec C6, presja na pionku z E4 i jak go bronić w sumie? Nie widzę jak go można bronić. Więc chyba nastąpiła podstawka pionka. Coś na przykład tak, jest presja na piona, więc jest kontra, no goniec C7 wszystko broni i wciąż tu pion wisi. I dalej nie widzę go. Okej, jak się policzy trochę dalej, to jest hop, bicie i na koniec goniec F6. I odbicie pionka z E5. Ale i tak mamy roszadę chyba. Roszadę, bicie i wieża E8. Nazwiązałem, że tam druga wieża. Ma jakieś znaczenie? Nie, no nieistotne. A też mamy tu bicie od razu. Więc można przedstawić posunięcia, bicie. Tu i wieża E8. I wygrana wieżówka. No nieważne, w partii nastąpiło skoczek G4, goniec D7.
to, skoczek G4, skoczek D7. Pion nie został zbity. A, dobra, bo tu skoczek zaatakował skoczka. I tym to się różni, bo po skoczek C4 mogliśmy odsunąć gońca i bronić w ten sposób. A tu jakbyśmy odsunęli gońca, no to byśmy stracili skoczka, wiadomo. A tu nie chcieliśmy bić, bo tu wszystko by się powymieniało. Bo bicie, 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 bicie. No dobra, to akurat kiepski wariant pokazałem. Ale bicie, bicie. A nie, to jest w ogóle... A, bo jest bicie, bicie i na koniec jest skoczek F6 z szachem. I odbicie figury. Troszkę dłużej mi to zajęło. Więc odsunięcie, no i powrót, bicie, odbicie. Goniec G5. No król E7 kusi, ale ciśniemy się pod związanie. I to nie wygląda za dobrze. Więc chyba musimy się A, możemy tu zbić. Bicie, bicie i... Bicie piona. I po odbiciu, odbiciu, nawet jak wieża tu wiedzie, to mamy F5. A, i mamy go. Jest goniec F6. I remis, w sumie. Okej. Okay. Więc skoczek H7, nie idziemy do różnopolaków. Walczymy o zwycięstwo. Skoczek F6, dawno go tam nie było. No i w tym momencie goniec G5 byłoby blunderem, chyba. To jest bicie, 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 bicie z szachem i bicie gońca. Co? A, dobra. Po biciu jest bicie skoczka. Jak tu grać? Ciężko. F6. Król E7, wieża D8. Król E7, skoczek E6. Skoczek E6 najpierw też można. Czy G6, jaka jest różnica? Nie wiem. No ten goniec nam nie zaatakuje skoczka. To jedyne co widzę. Nie wiem, czemu król E7 nie następuje. Może jakiś skoczek F4 jest irytujący? No właśnie, bicie, odbicie. Otwieramy sobie linię G. No i... Koniec B5. Na związaniu. Król E7, nie trzeba od razu bić. No i teraz już bijemy. Odbicie i wieża D8. I wygrana Janka. Te końcowe partie Toitleda już się ciężko omawia bardzo często. Bo energii brakuje. No i wieża D8. Szach. Albo nie. G4. No bo trzeba jakoś przełamać tą pozycję. Król E6, okej, król E6 i... Okej, bicie, odbicie, F5, odbicie królem. No i bardzo często nawet w którymś momencie nastąpi po prostu oddanie jakości. No tu lepiej nie grać, bo wtedy blunder w tą albo w tą stronę. No i po słabościach E4. A, po E4 skoczek B4, więc słusznie najpierw wieża B3, żeby po skoczku na B4 można zbić. No i po biciu wieża B3. Bicie piona. Wieża A2. Nawet nie trzeba od razu. No to teraz wieża A2 i bijemy piona. Bicie piona. I nawet pobroniliśmy tego piona. I wieża G3. Okej, nie to nie. Okej. Nawet można było od razu G4. Nie ma znaczenia. Tu wszystko wygrywa. Pionkówka wygrana. Tak jak wspominałem, bardzo często oddajemy jakość i... I wtedy wygrywamy. Ustawiamy hetmana przed pionkiem z linii H. Z linii bandowej i podchodzimy królem. Czy potrafię godać? Nie potrafię godać. Jestem kiepskim Ślązakiem. No i tu już nie ma nikogo.
Dobra. Matias Blubaum kontra Jose Martinez. W remisowej pozycji. Bardzo. No i od razu przeszli do remisu. Słusznie. Nie testowali się już. A tutaj hetman na skoczka. Ale skoczki lubią robić widły, więc jeszcze wszystko jest możliwe. No tu już jakieś król E6, to będzie szach. No chyba znalazł pattern. Ach, nie podchodzimy. Okej. Okay. Nie, dobra, chyba w tą i na B4. Na B4 właśnie. Hetman E3. D4. No i tyle. Tyle w temacie, udało się ogarnąć. I mat. Okej, okay, jak się przedstawiają wyniki? Ikaru, 10,5 z 11. Kubaniec, z kim zremisował? Z Firurią. Śmiesznie. O, Fabiano też grał. Nie widziałem. 9,5. Wygrał z losowym gościem i zremisował z losowym gościem. Samuel Shankland, Daniel Narodnicki, czterech Amerykanów. Top 4. Firurzia 10, więc nawet tu mu nie poszło najlepiej. No cóż. Miłosz Szpar na 16 miejscu. No dzisiaj miał formę mutant. W drugiej partii niestety przegrał. To było bolesną porażką. A bo tu nie pokazują się wszystkie. Okej. Okay. Mogę jakoś przejechać w bok? O, mogę. I z kim poprzegrawał? Jaime Santos Latasa, nie wiem kto to. A wygrał z kimś ciekawym? Liekłam Lien, to dobre zwycięstwo. No i w zasadzie tyle. To tylko albo aż z nim udało się wygrać. Jan Krzysztof Duda na 24 miejscu skończył, więc w miarę się odkuł, no ale te porażki raczej z zawodnikami, z którymi nie powinien mieć większych kłopotów. No ale dobra, no 8 z 11 to nie jest aż tak tragiczny wynik, ale no mogło być lepiej, wiadomo. Dobra, czy ktoś coś jeszcze chce zagrać, się zmierzyć, czy coś w tym stylu? Bo jak nie, no to będę zawijał zaraz. I możecie dać znać, jak wam się podobał mój komentarz, gdyż rzadko to robię. No i czy po prostu rozumieliście. Tam się działo na szachownicy, co pokazywałem, co tłumaczyłem. Niektórych rzeczy ja sam nie rozumiałem, więc nie wszystko byłem w stanie wytłumaczyć. A też jutro sędziuję turniej. Kurczę, powinienem być wypoczęty w sumie. Ale stwierdziłem, że skomentuję dla was ten Title Tuesday. Bo jutro sędziuję turniej w moim liceum. O matko, co gra przeciwnik. To ja ruszam pionami losowo z tej strony. Dobra, nie wiem. Wymieniałem wszystko. Już nie ma żadnej przewagi. Jeszcze wymieniłem to w taki sposób, że to jest źle. To za dramat. Ja pograłem z bzdury. Okej, okay, zbił. Co to jest? A, tu jeszcze mam ruch, okej. Okay. Myślałem, że już nie ma ratunku. Szach jest. Beka ze mnie. Gramy pozycję. Nie powinienem dzisiaj buletów grać. Dobra, ale biorę jakieś pionki przynajmniej. Dość zamknięta pozycja. Gramy tak. Nie wiem, idę pionem dalej. Biorę piona. To nie była dobra decyzja. Same złe decyzje podejmuję. 11 sekund na zegarku. Co gorsza, ja to nawet chyba nie mam zbytnio przegranej. No i co?
Jasne. Osiem setnych sekundy. Komentarz ok. Jaka komentarz. Może zrób filmiki z turnieju. A jakiego turnieju? Bo tak dość enigmatycznie to napisałeś. Że... Nie wiem, o co ci może chodzić, bo jeśli chodzi o filmiki z turniejów na żywo, no to widać... No to jakby widać, że jesteś dość nowy na kanale, bo u mnie jednym z takich typowych formatów jest to półvlog z turniejów. I właśnie jakby tam mam komentarz na żywo, prosto po partii, co czułem i tak dalej, co sądziłem o pozycji, no i później jest analiza, po prostu z pamięci ustawiam pozycję taką kluczową partii, no i mówię, o czym myślałem, jak to wyglądało i tak dalej, i co się stało w partii. To w ogóle ją ładnie zagrałem, tą końcówkę. Ze stratą jakości. Wcześniej zagrałem tragicznie, wiadomo, ale później już końcówka wyglądała ładnie. Tutaj od tego momentu błąd. Zablokowałem wieżę, żeby się nie dostała. Poszedłem królem. Tu już groziłem matem. Nasz przeciwnik musiał święcić. I tu szach, szach i mat. A jakby poszedł w drugą stronę. To jest szach, szach. I mogę zagrać coś takiego. Jest mat. Więc całkiem ładnie. Filmik z turnieju, co będę sędziował. Po pierwsze będę sędziował, więc muszę coś tam ogarniać. Co się dzieje. No po drugie to jest taki turniej wewnętrzny, więc nie będę im tam przeszkadzał zbytnio, myślę. W moim liceum. Byłem. Dobra, zaraz też mi padnie bateria w telefonie, a udostępniam internet z telefonu, więc gram po prostu do pierwszej porażki. I będę znikał, więc dzięki bardzo widzowie, że byliście. Zapraszam serdecznie na odcinek, który wrzuciłem wczoraj, gdyż bardzo zasięgi zostały mi ucięte. A w ogóle ich nie mam, więc ucinać coś, co nie istnieje, jest w ogóle smutnym wydarzeniem. Będziemy atakować po linii G. Taki jest mój zamysł wybitny. Wyleźmy tam wieżą. Wyleźmy drugą, rodzimy biciem. Gdzie mi ma to gdzieś, no to bije. Przetransportujmy hetmana. Musi tam coś być. Może. No i zdobywamy hetmana. Bijemy piona. Czas jest doskonały. Zagrajmy tak. Grodzimy matem. Okej. Okay. Szach, szach, mat. GG. Ale zapis będzie. Nie będzie. Bo to będzie. To będą szachy szybkie, jeśli chodzi o ci o zapis. O zapis szachowy. A jeśli chodzi o potencjalne nagrywanie tego turnieju, no to i tak zbytnio nie mam sprzętu do tego. O, zagrałem bezbłędnie. Teoretycznie według tej pierwszej analizy. No ja tu. Zaraz wyjdzie, że lipę grałem. Ja no nie było źle. Praktyczne problemy sprawione. Git. O, grałem z Twitcherem, może. Inactive. Jak tam bateria w telefonie? 3%. Zaraz umrę. Będę wdzięczny, jak tam padniecie. Chyba mam w sumie jeszcze dać linka stricte do tego turnieju.
Co turnieju? Nie turnieju. O matko, gramy równą pozycję. Nudną. Nie lubię tego. Dajmy jakoś tak. Może rozbijmy to jakkolwiek. Mega zabawa. Dajmy do przodu. Kurczę, brak pomysłu. No, na partyzanta bym tak zagrał. Dobra, weź bicie tu, ale ja spróbuję coś zaatakować po prostu. Okej. Okay. Tak właściwie chciałem osiągnąć tym? A, bo mogę odsunąć, bo to jest zbronione. XD. Poszły jakieś ruchy, ale nic nie widzę, żeby wchodziło. Tu nie ma hetmana. Wiem hetmana w jednym ruchu. No dobra. Porażka w sam raz, bo bateria mi się już rozładowywała. Więc zapraszam do lajkowania. Szkoła warto zobaczyć. Nie wiem, o co chodzi z komentarzem. No, zapraszam na ten odcinek, żeby podbić wyświetlenia, bo lipa. I dzięki bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że komentarz się podobał. Że było w miarę ekscytująco i ciekawie. I żegnam. Prawdopodobnie jutro będzie stream z Areny Kings, gdyż będę w domu, więc powinienem być w stanie. Ale na Arena Kings zazwyczaj mi zbytnio nie idzie. No i w końcu zobaczycie mnie w akcji, że tak powiem, na turnieju. Więc dzięki, trzymajcie się, elu!